To było latem 2007 roku. Tomasz Budzyński, szef delegatury ABW w Lublinie, prowadził wtedy działania osłonowe dotyczące wicepremiera Andrzeja Lepera i miał kompleksową wiedzę o tym, co dzieje się wokół tego człowieka. To był ten czas, kiedy rodziła się tak zwana afera gruntowa i kiedy pojawiały się pierwsze elementy tego, czego ostatnie elementy obserwujemy dziś. W postaci aresztowania szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, panów Kamińskiego i Wąsika. Opowiadam Państwu o tym, jak działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w jaki sposób prowadzone są rozmaite działania operacyjne dotyczące na przykład tajnego wejścia na Państwa mieszkanie, Państwa pokój hotelowy, biuro, wtedy, kiedy Państwa nie ma. Opowiadałem o tym, jak to wygląda. Na początku długo Was słuchają. Wchodzą wtedy, kiedy jest pewność, że nikt z domowników nie wróci. Kiedy jest pewność, że nikt z sąsiadów nie zakłóci działań operacyjnych. Wybierają najbardziej dogodny moment. Ale nawet wtedy niczego nie zostawia się przypadkowi. Nawet wtedy figurant otoczony jest trzema pierścieniami. Pierwszy pierścień ulokowany z daleka od domu obserwuje figuranta, czy nawet w sytuacji, gdy jest pewność, że wróci o godzinie 15, ale coś się zmieni, może wrócić o 12. Więc trzeba mieć go pod pełną kontrolą operacyjną. Jeśli jakimś cudem ominie ten trzeci pierścień, jest ulokowany drugi w odległości około kilometra od domu, który ma zatrzymać figuranta absolutnie bezwzględnie. Jeśli trzeba bójką, jeśli trzeba stłuczką, to jest ta historia, którą obserwowaliśmy u prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy go zablokowano, kiedy wyjeżdżał z Belwederu, potraktowano go ni mniej, ni więcej jak właśnie figuranta. Nie mógł wrócić do domu wtedy, kiedy byli tam panowie ze Służby Ochrony Państwa, którzy wyprowadzali jego gości, właśnie wspomnianych panów Kamińskiego i Wąsika. Więc ten drugi pierścień ma nie pozwolić do tego, abyście Państwo wrócili do domu wtedy, kiedy u was są. Trzeci, ulokowany już bezpośrednio przy domu, zatrzymają w jakikolwiek sposób, jak trzeba, założą kajdanki, powiedzą, że jesteście zatrzymani, odprowadzą na policję czy do siedziby ABW, potem powiedzą pomyłka, przepraszam, ale do domu, kiedy tam ktoś jest, nie wejdziecie. Dlaczego tym mówię? Dlatego, że Andrzej Leper był monitorowany na wszelkie możliwe sposoby. Podsłuchy domowe, podsłuchy w samochodach, podsłuchy w biurze w Alejach Jerozolimskich. Była pełna kompleksowa wiedza. Opisaliśmy to wszystko w książce Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera. Innymi słowy, ktoś taki jak szef delegatury ABW w Lublinie, Tomasz Budzyński, który prowadził nie tylko działania kontrwywiadowcze, ale także działania tak zwany płytki wywiad na Ukrainie, gdzie Andrzej Leper bardzo często wtedy jeździł i gdzie rzeczywiście wchodził w te niebezpieczne związki ze służbami ukraińskimi, które spowodowały pewnego rodzaju pułapkę dotyczącą Andrzeja Lepera. Szczegóły tej pułapki, może to nie jest dziś, by przypominać, opisaliśmy to w szczegółach w naszej książce, właśnie Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera. I z tej perspektywy, z perspektywy kogoś takiego jak Tomek, współautor naszych książek, była pełna wiedza dotycząca tego, co się działo wtedy wokół Andrzeja Lepera. Czyli także była pełna wiedza w odniesieniu do tego, co nazywane jest dziś aferą gruntową. Proszę Państwa, napisałem kilka dni temu na swoich mediach społecznościowych, że nie oceniam całokształtu postawy panów posłów Kamińskiego i Wąsika. Nie o całokształcie tu mowa. Oceniam to, co działo się wtedy w kontekście tak zwanej afery gruntowej. I z tej perspektywy twierdzę, w oparciu o wiedzę mojego kolegi, szefa delegatury ABW w Lublinie w tamtym czasie, Tomasza Budzyńskiego, że jeżeli za coś takiego, co wtedy się działo, za tego typu działania, które wtedy były podejmowane, zamyka się ludzi do więzienia, ludzi służb specjalnych, a taką służbą specjalną było Centralne Biuro Antykorupcyjne, było i jest, to tak naprawdę do więzień powinny trafiać setki, może tysiące funkcjonariuszy służb specjalnych i nie tylko zresztą w Polsce. Trzeba to zrozumieć. Nie oceniam całokształtu działalności, bo to jest szerszy temat. Mówię o tym konkretnym przypadku, za co ci dwaj ludzie zostali skazani prawomocnym wyrokiem i za co trafili do więzienia i mieli odsiedzieć 2 lata. Więc z tej perspektywy twierdzę, a jest to perspektywa oparta o twarde dane, że jeżeli za tego typu działania
zamyka się ludzi służb specjalnych, to mało kto powinien zostać na wolności. Trzeba zrozumieć specyfikę działalności służb specjalnych. Jeszcze raz chcę to podkreślić. Nie oceniam całokształtu działalności tej dwójki, tylko oceniam ten konkretny przypadek związany z aferą gruntową. Zamknięcie ich za to, to jest rzecz absolutnie dęta. Tylko trzeba to rozumieć. Czym jest działalność służb specjalnych? W działalności tego typu służb nie chodzi o to, co ładne, etyczne czy moralne. Niestety nie chodzi o to, choć chcielibyśmy, aby było inaczej. Tylko chodzi o to, co praktyczne. Trzeba rozumieć, co to są tak zwane dokumenty legalizacyjne. Trzeba rozumieć, że jeżeli na przykład funkcjonariusz chce zatrzymać dealera, to może czasami wcielić się w rolę kogoś, kto kupuje narkotyki, żeby zdobyć twarde dowody na przestępczą działalność tego dealera, a może czasami nawet udawać dealera, żeby rozpracować wielką, większą szajkę dealerów. Są to działania często na pograniczu prawa, a bywa, że także poza tą granicą. To jest ta specyfika domena służb specjalnych. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to tak naprawdę nie powinien się wypowiadać, mówić, że ci panowie gdzieś tam złamali prawo. Jeszcze raz chcę to podkreślić. Trzeba rozumieć, czym są dokumenty legalizacyjne, czym jest nadawanie nieistniejących osobowości, czym jest wcielanie się w pewną rolę, żeby rozgryźć większą grupę, dokonywanie pewnych działań na pograniczu prawa, a może nawet poza tą granicą. Jeszcze raz chcę to podkreślić, żeby to było jasne. Nie oceniam tego, tylko mówię jak jest. Tak działają służby specjalne, nie tylko zresztą w Polsce, na całym świecie. Więc jeżeli dziś słyszę, że ci ludzie gdzieś tam złamali prawo w tej konkretnej historii, albo naruszyli, albo poszli o krok za daleko, bo gdzieś tam sporządzili jakąś tam pieczątkę, czy jakiś dokument. Proszę Państwa, dobrze by było, żeby wypowiadali się na te tematy ludzie, którzy mają pojęcie, o czym mówią. Mają pojęcie, o czym mówią. A nie ludzie, którzy po prostu robią coś na użytek tej konkretnej sprawy. Bo warto sobie zadać pytanie. Jeżeli w tego typu historiach, w podobnych historiach biorą udział setki tysięcy funkcjonariuszy służb specjalnych w Polsce i na całym świecie, w podobnych historiach, bo to jest, można powiedzieć, chleb codzienny tej służby, to warto sobie zadać pytanie, dlaczego akurat konkretnie ci dwaj i dlaczego akurat w tym konkretnym momencie? Typowa pokazówka. Nie ma co do tego wątpliwości. I nie ma nikt, kto rozumie specyfikę i domenę służb specjalnych. Więc to tak tytułem wyjaśnienia, bo po tych moich pisach było wiele dyskusji i także wiele słów, których rozumiem, że czytelnicy nie do końca rozumieją, o czym mówimy. Po pierwsze, nie oceniamy całokształtu działalności w tym konkretnym przypadku, bo to jest inna kwestia, tylko mówimy konkretnie o aferze gruntowej i rozmawiamy o bardzo specyficznych działalnościach dotyczących bardzo specyficznej, można powiedzieć, grupy, jaką są służby specjalne. Jeżeli Państwo będziecie chcieli, to oczywiście możemy poświęcić temu oddzielny odcinek, chociaż poświęciliśmy temu w książkach, naszych książkach z Tomaszem Budzyńskim, książkach pod tytułem Oficer, ABW, Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera takoż. Setki stron, ale widać za mało, bo widać, że wiele osób wciąż tego nie rozumie. Że to jest bardzo specyficzny element. I jeszcze raz powtórzę to pytanie. Jeżeli za tego typu czy podobną działalność, tak naprawdę tego typu czy podobną działalnością zajmują się setki tysięcy oficerów, funkcjonariuszy służb specjalnych, to dlaczego akurat ci dwaj i w tym konkretnym momencie poszli siedzieć? Bo takie było zapotrzebowanie. Taka była potrzeba Donalda Tuska and consortes. Szeroko rozumianej otoczki, tak bym to ujął. I naprawdę proszę wierzyć. Wiem, o czym mówię. Jeżeli jesteśmy przy Donaldzie Tusku, pójdźmy dalej. Patrząc na to, co się dzieje dziś, nie ma wątpliwości. Mam nadzieję, że także ci, którzy są uczciwi i mają oczy szeroko otwarte, wiedzą i widzą, że mamy do czynienia z dyktaturą. Decyzje Trybunału Konstytucyjnego należy uznać za nieistniejące w obrocie prawnym. Wyroki sądu są bez znaczenia. Wpisy sądowe nie wywołują skutków prawnych. Autor tych złotych myśli, niejaki pan Sienkiewicz, ten, który zasłynął ostatnio wypowiedzią, że chętnie miele proszek z kości swoich wrogów, uczy nas prawa na nowo. Na to wszystko nakłada się sytuacja, w której widzimy ewidentne łamanie prawa, można powiedzieć dzień za dniem. To oni stanowią prawo, oni mówią, co jest prawem, a co nie jest.
Myślę, że nikt tego lepiej nie wyjaśnił niż pan Donald Tusk, który powiedział: realizuję prawo tak, jak je rozumiem. Bandyta, który napada na dyliżans, też realizuje prawo tak, jak je rozumie, prawo silniejszego. A to nie jest siła prawa, to jest prawo siły. Dokładnie każdy łotr może tak powiedzieć. Biorę prawo w swoje ręce i realizuję je dokładnie tak, jak je rozumiem. Więc widzimy już dziś, że wejście do Telewizji Polskiej, z którą nie miałem nic wspólnego i nie mam powodów jej bronić, bo nie zarabiałem tam ani złotówki, miałem tam bana od lat, zwłaszcza od momentu, kiedy mówiłem prawdę o Żydach, więc nie mam żadnej prywatnej intencji, by bronić tej telewizji. A jednak twierdzę, znając fakty, potwierdzają to sądy, że to, co zrobiono, to był bandytyzm, biały dzień, to było złamanie prawa. Dokładnie to samo mówią prawnicy, uczciwi prawnicy w odniesieniu do prokuratury. Dokładnie to samo widzimy w odniesieniu do wielu innych elementów. Decyzję, powtórzę to jeszcze raz, Trybunału Konstytucyjnego ci panowie uznają za nieistniejące w obrocie prawnym. Sądy, jeżeli wydają korzystne wyroki, są ok, ale jeżeli nie, no to w ogóle o czym tu mówimy, to nie są sądy. Nawet jak to są często te same sądy. Czy jak wydają korzystne wyroki, w porządku, jak niekorzystne, to nie są sądy. Wpisy sądowe nie wywołują skutków prawnych. Proszę Państwa, naprawdę widzicie Państwo, co się dzieje? Widzicie, dokąd to zmierza? Na to wszystko nałóżmy szerszy kontekst. Rolnicy to będzie jedna z pierwszych grup, która będzie podlegać zniszczeniu. Rolnicy, zdaje się, już to dostrzegają, wychodzą na ulicę. Lek, tabletka poronna po. Pan Donald Tusk mówi lek. Co leczy pan Donald Tusk, mówiąc, że jest to lek? Lek? W tym samym czasie zabrania się młodzieży energetyków, słusznie moim zdaniem, ale 15+, dzieci, bo to są dzieci, mogą brać ten, w cudzysłowie, lek. Szaleństwo jakieś. Naprawdę, wyborcy Donalda Tuska, nie widzicie, że mamy do czynienia z szaleńcem? A może właśnie nie z szaleńcem. Może z człowiekiem, który świadomie prowadzi pewnego rodzaju grę. Kiedy słyszę o tym, że polskie dzieci mają nie mieć prac domowych, historia passé, literatura w ogóle, lektury po co czytać, prace domowe nie jest to im kompletnie potrzebne. Żeby zbierać szparagi w Niemczech, nie trzeba znać polskiej kultury, tradycji, tożsamości przodków. Nie jest absolutnie do tego potrzebne. Za chwilę za mowę nienawiści będziemy szli do więzień. Ale czym jest mowa nienawiści? Jeżeli Państwo przeczytacie w Biblii o tym, na głos przeczytacie Biblię i dowiecie się o tym, że obcowanie ze sobą dwóch mężczyzn jest w Biblii jasne, konkretne informacje, że jest to złe, niegodziwe. To ja rozumiem, że w myśl tego, co nam za chwilę zafundują, czytanie na głos odpowiednich pasusów Biblii, która mówi o obcowaniu dwóch mężczyzn jako czymś niegodziwym, będzie przestępstwem, za które można trafić do więzienia. Więc co zrobić z Biblią? Do ogniska? Co zrobić z tradycją, z kulturą kilku tysięcy lat, która nazywała rzeczy po imieniu? Prawa ludzkie, boskie, naturalne. W przyrodzie jest wszystko ułożone. Coś wynika z czegoś. Związek mężczyzny i kobiecie służy, nazywajmy rzecz takim językiem technicznym, przepraszam, przedłużaniu istnienia gatunku. To jest pewnego rodzaju prawo naturalne. Jeżeli nawet ktoś nie wierzy w Boga, to jest to coś, co wynika z natury. Jak mówi Marek Aureliusz, idź zawsze drogą najkrótszą, to znaczy zgodnie z naturą. Dzisiaj mówi nam się, że trzeba robić kompletnie inaczej. To jest, proszę Państwa, szaleństwo. I na to wszystko nałóżmy to podkręcanie, zakręcanie śruby coraz mocniej przez Donalda Tuska. Nie wiem, czy Państwo widzicie, ten człowiek się nie zatrzymuje. Jeżeli ktoś szuka porozumienia, każdy negocjator Wam to powie, jestem także po kursach, po studiach psychologicznych, jako magister psychologii odbywałem później, pracując w jednostce wojskowej, kursy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczące negocjacji. Kilkutygodniowe kursy, ale nie trzeba kończyć kursów, żeby wiedzieć, że negocjacja polega na tym, że każda strona gdzieś tam odrobinę ustąpi. Donald Tusk nie cofnął się nawet na jotę. Więcej, on przyspiesza. Moim zdaniem idzie ewidentnie na zwarcie.
Tak jakby zależało mu, by tak podkręcić atmosferę, by ludzie wyszli na ulicę. By rzeczywiście zadziało się coś złego i by brat wystąpił przeciwko bratu. By doszło może do tragedii, by mieć pretekst może do tego, by wprowadzić, nie wiem, stan wyjątkowy, wojenny, cokolwiek temu człowiekowi chodzi po głowie. Ale na pewno chodzi o to, by zdestabilizować kraj. Czas od momentu, kiedy objął rządy, jest czasem wielkiej destabilizacji. Gigantycznej. Nie mieliśmy takiej destabilizacji od roku 89. Twierdzę, że robi to świadomie. A twierdzę, że to, że teraz znowu wraca temat pod tytułem ten lek, co nazwał lekiem, jakby to cokolwiek miało leczyć, te tabletki wczesnoporonne, że to jest wyciągnięcie znowu kobiet na ulicę, być może, żeby broniły tego bandyckiego, dyktatorskiego rządu. To jest taka celowa, PR-owa zagrywka. Zresztą Tusk robi to, Państwo widzicie, dość sprytnie, dlatego że on jest, tu trzeba powiedzieć, dość sprawny w takich PR-owych zagrywkach. Tu przekręcenie tematu, tu gdzieś skierowanie na boczny tor. Zresztą dość dobrze rozgrywa Jarosława Kaczyńskiego, którego emocjonalnie widać, że Kaczyński przegrywa tę walkę, bo widać, że różne łobuzy prowokują go. On później wychodzi w Sejmie jako człowiek bardzo zdenerwowany, starszy człowiek, mówi bardzo ostro, a Tusk stoi obok i na tle takiego zdenerwowanego człowieka, którego atakują ze wszystkich stron, tłumaczy, no ale popatrzcie, ten starszy człowiek i tak dalej, już powinien sobie dać spokój, tak? Ja tutaj jestem mąż stanu, Europejczyk, tak? On generalnie rzeczywiście tak robi to, co zrobił na przykład z panią notariusz, która tam, jak się mówi, prokuratura zmierza w stronę pokazania, że to było poświadczenie nieprawdy. Dzisiaj słyszymy, że ta pani wyjechała do Dubaju, a z Dubaju do Ameryki Południowej ta pani notariusz. Prawdopodobnie prędko nie wróci. Przynajmniej nie wróci do momentu, dopóki nie zostanie spacyfikowana do reszty prokuratura. Ale panią notariusz wsadził Tusk na konia. Mam wrażenie, że wsadza na podobnego konia Bodnara i paru innych. Ale sam stoi w tle jako ten mentor. Łapki ma czyste. Teoretycznie. Były różne łotry w naszej historii i w historii świata, które też były w tle, posługując się innymi ludźmi do wykonywania różnych bardzo złych rzeczy. Ale ludzie widzą, co się dzieje i wiedzą, kto z tym steruje. Kto steruje, czym steruje Tusk i kto steruje Tuskiem. Oczywiście to już Państwu mówiliśmy, że to centrum decyzyjne tego wirusa nazywanego przez nas Donaldem Tuskiem, to jest forma wirusa. Po pandemii, po wojnie mamy kolejną odmianę wirusa, to Donald Tusk tu w Polsce. Żeby zdiagnozować źródło, to trzeba udać się do Niemiec. I wszystko będzie jasne. I dopiero na to wszystko nałóżmy to, o czym mówiliśmy. Na tę historię łamania prawa, bezprawia, deprawacji, niszczenia kultury, tożsamości, uderzenia w nasze dzieci. Można powiedzieć, w cały taki porządek moralny i prawny. Nałóżmy to w naszą sytuację zewnętrzną, o której mówiliśmy, bardzo trudna. Dlatego, że to, co pisaliśmy w książkach, Nie nasza wojna, strefa zgniotu, zakazana prawda. Wszystko się sprawdza, proszę Państwa. Kto sięgnął do tych książek, wie. Napisaliśmy 100% prawdy. Ukraina przegra tę wojnę. Nie ma szans jej wygrać, bo sprzęt po resursach, bo nie ma dość ludzi. Bo tak naprawdę Rosja dopiero się rozkręca. Cała gospodarka jest skierowana w tej chwili ku wojnie. Tylko w tym roku, jak mówił generał Leon Komarnicki, 2600 czołgów wyprodukują według założeń NATO najnowocześniejszych czołgów. Wszystkie państwa NATO w Europie nie wyprodukują podobnej ilości, co Rosja w tym roku. Tak się zakłada. A są to założenia oparte o twarde dane. Pisaliśmy o tym w naszych książkach, kiedy śmiały się te autorytety, pseudoautorytety, budzisze wolscy tego świata, kiedy mówili o tym, że Rosja na kolanach, a za chwilę będzie defilada armii ukraińskiej w Kijowie nieomalże, a te 34 wyciągają już z muzeów. Kiedy pisaliśmy o tym, że Przesmyk Suwalski to jest dramatyczne miejsce, pseudoautorytety śmiały się z nas, mówiąc, haha, gdzie jest ta Rosja? Mówimy to bez satysfakcji. Niestety, ale takie są fakty. Zaciemniano obraz, mydlono Państwu oczy. A my w tym czasie się rozbrajaliśmy. Dobrze, że kupowaliśmy sprzęt z daleka, ale w tym czasie powinniśmy też to, co mamy, dbać o to, pomagać w granicach rozsądku. Ale nie rozbrajać się tak, jak to zrobił poprzedni rząd. To jest jedna z przyczyn porażki PiSu. Było ich wiele. Mówiliśmy o tym, ale tutaj popełniono gigantyczne błędy. Zresztą Ukraina gra w tej chwili na Niemcy, wyraźnie to widać, jak nas rozegrał także ten komik, kiepski aktor w kiepskiej roli. Jak nam podziękował.
Niestety, w polityce nie ma sentymentów, a nasi politycy po raz kolejny okazali się bardzo, bardzo naiwni. To jest bardzo delikatne określenie. Tak to wygląda. Więc mamy tą sytuację, o której pisaliśmy w naszych książkach. W strefie zgniotu. Cytujemy Państwu raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który powstał na zlecenie rządu i który mówi jasno o tym, że w Niemczech będą szukać sposobu, by wojska niemieckie weszły do Polski teoretycznie w obronie wschodniej flanki NATO, ale w rzeczywistości dojść do Wisły i się zatrzymać. Bo jeżeli się zacznie na wschodniej granicy, Niemcy będą mówili, że idą nam z pomocą, ale nie dojdą do wschodniej granicy. Zatrzymają się na linii Wisły, dojdą i już nie odejdą. Dokładnie ten mechanizm z 1939 roku, kiedy armie Związku Radzieckiego weszły, by bronić, podobno bronić, bratnie narody Białorusi i Ukrainy po ataku Niemiec na Polskę, a w rzeczywistości weszły w ramach paktu Ribbentrop-Mołotow. Dokładnie to rysuje się z raportu ABW powstałego na zlecenie rządu opisanego przez nas w książce Strefa Zgniotu. Niemcy będą szukali pretekstu pod osłoną osłony wschodniej flanki NATO, ale dojdą do Wisły i już się nie cofną. Bo to nie jest przypadek, że partia AfD, która winduje, idzie po władzy, robi konferencje prasowe, czołowi przedstawiciele tej partii na tle przedwojennej mapy Niemiec, mówiąc, świętujemy kolejną rocznicę zjednoczenia Niemiec, ale jeszcze nie całych Niemiec. Trzeba to łączyć te kropeczki, trzeba to rozumieć. Taką mamy rzeczywistość. Niepewność jutra na wschodzie, zagrożenie na zachodzie i to, o czym Państwu przed chwilą powiedziałem, znajduje odniesienie w materiałach, które możecie Państwo przeczytać w internecie. Sprzed kilku dosłownie dni raport Bundeswehry, który przypadkiem wyciekł, podobno, że Niemcy zakładają, że 300 tysięcy żołnierzy, przede wszystkim niemieckich, musi przyjść do Polski prawdopodobnie w 2025, by bronić wschodniej flanki NATO. Jak to się łączy z tym raportem ABW, który cytujemy w książce Strefa Zgniotu sprzed półtora roku? Połączcie Państwo te kropeczki. To jest dokładnie to samo, co napisali specjaliści ABW, tylko jakby od strony niemieckiej. Ci mówią, że Niemcy będą szukali pretekstu, żeby wejść, a Niemcy półtora roku później mówią, że w 2025 roku powinni wejść. Proszę Państwa, co Wam to przypomina? To pachnie piątym rozbiorem Polski. I mamy tutaj niemieckiego namiestnika, człowieka, który dopiero na tym tle widać, co robi, jak destabilizuje państwo, jak dąży do tego, by doszło może do zwarcia, by móc wprowadzić tutaj już taką jawną dyktaturę pod osłoną stanu wyjątkowego czy wojennego, ale najpierw trzeba tak podgrzać temperaturę, by mieć pretekst, by go wprowadzić. Proszę Państwa, ale nie mamy wyjścia, my się musimy bronić. Ja twierdzę, nie wierzę, że to mówię, bo miałem wiele żalu do prezydenta, ale mówię to. Trzeba dziś bronić prezydenta. To jest dziwne, dlatego że ten człowiek zawodził wiele razy. W kwestiach chanukowych, w kwestiach wtedy, kiedy mógł doprowadzić do reformy sądownictwa, stanął na barykadzie, kiedy mógł bronić polskiej racji stanu, kiedy Żydzi nas atakowali, odesłał ustawę IPN do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda, jego prezydentura to prezydentura rozczarowań i zawodów. A jednak twierdzę, że tego człowieka trzeba dziś bronić. To jest paradoks. Wyniosą go z tego pałacu, jeżeli dalej będzie tak miękki. Ma jeszcze jakieś karty w ręku. Słabe, coraz słabsze, ale ma. Mógłby doprowadzić na przykład do tego, by odesłać ten budżet do Trybunału Konstytucyjnego. W końcu było nie było. Jest też najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. To są słabe i słabnące karty. Ale w moim przekonaniu powinien nimi zagrać. Karty na stół, jak w pasjansie. Trzeba zrobić wszystko, by ratować Polskę. Jeśli nie będzie wyjścia, być może trzeba będzie bronić tej Polski, tej naszej kochanej ojczyzny, po raz kolejny zagrożonej, także w inny sposób. To jest sytuacja, której nie mieliśmy od roku 89. Bezprecedensowa. Bardzo dramatyczna, bardzo trudna. Trzeba to rozumieć. W jakim punkcie jesteśmy? Być może, tak jak w ekonomii, mówiłem o tym, jest tak zwany czarny łabędź. Jeżeli jest wszystko dobrze i nagle coś się dzieje, nie wiadomo skąd i jak, wszystko się zmienia. I sytuacja zmienia się z dobrej na złą. Nam potrzeba białego łabędzia, który odmieni te straszliwe trendy ze wszystkich stron, bo na to wszystko oczywiście nakłada się wizja Polin, o której też mówiliśmy wiele razy w książkach Powrót do Jedwabnego i filmie pod tym tytułem, który Żydzi zniszczyli dlatego, że się go śmiertelnie bali, bo trafił w sedno.
Bardzo trudna sytuacja, ale w Niemczech się gotuje. To nie chodzi tylko o rolników, chodzi tak także o uchodźców. W tle jest oczywiście AfD, o czym mówiłem. Wiele rzeczy się zdarzy w Niemczech w najbliższym czasie. Profesor Musiał, inni ludzie, do których sięgamy, pokazują, że to jest sytuacja, jakiej także w Niemczech nie było dziesiątek lat. Europa się dynamizuje. Na Zachodzie też dochodzą pewne nurty prawicowe, konserwatywne do władzy. Nie wiadomo, co z tego wyniknie. W listopadzie mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. Środowiska lewackie boją się Trumpa, a jeżeli środowiska lewackie boją się Trumpa, to my powinniśmy trzymać kciuki za Trumpa. Tak twierdzę i nie ja jeden. Jeżeli wygra Trump, oby, wiele rzeczy może się zdarzyć. Wiele rzeczy może się zmienić. My musimy tu w Polsce być przygotowani na te zmieniające się nurty. Trochę tak jak w panu Tadeuszu, kiedy mówił Maciej. Nie dość gościa czekać, nie dość i zaprosić, trzeba czeladkę zebrać i stoły poznosić. A przed ucztą potrzeba oczyścić dom ze śmieci. Oczyścić dom, powiadam. Oczyścić dom, dzieci. Wierzę w nasz naród. Tu znów Mickiewicz. Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pchwajmy na tę skorupę, stąpmy do głębi. Proszę Państwa, mogę cytować z pamięci dziesiątki tego typu fragmentów naszych wieszczy narodowych, dlatego że się uczyłem literatury, że historia jest mi bliska. Nasze dzieci mają tego nie znać. Po co im? To jeszcze raz powtórzę, mają zbierać szparagi w Niemczech. Każde dziecko powinno znać setki tego typu fragmentów. Jeżeli mamy być Polakami, jeżeli Polska ma być Polską, Polska ma być przetrwać, Polska ma przetrwać. Proszę Państwa, jesteśmy trochę dzisiaj w sytuacji Ernesta Shackletona, o którym mówiłem Państwu. To ten wspaniały podróżnik brytyjski, który w 1914 roku zamieścił piękne ogłoszenie w London Times. Potrzebni mężczyźni na bardzo niebezpieczną wyprawę. Zarobki niewielkie. Wiele miesięcy w mrozie i zimnie. Powrót wątpliwy. W razie powodzenia wyprawy honor i uznanie. Zgłosiło się 1000 ochotników, wybrał 28. Już na samym początku wyprawy stracili okręt, który nazwali przetrwanie. Później przez wiele miesięcy szli przez Kre, by dojść do punktu, w którym mogli się zatrzymać, założyć obozowisko, ale to był początek męki. Malutką łodzią, 6 osób, reszta została czekając na pomoc. Ernest Shackleton wyruszył w 1200-kilometrowy rejs, malutką szalupą, przez mroźne morza. W zasadzie beznadziejna wyprawa, bez szans na powodzenie. A jednak przeszli tę drogę, przepłynęli tę drogę. 1200 kilometrów przez zimne arktyczne morza. A następnie kilkaset kilometrów przez góry, wyniszczeni, bez jedzenia, zjadali własne psy, dotarli do miejsca, skąd mogli uzyskać pomoc. 28 osób wróciło do domu. Nie umarł z tej wyprawy, nie umarł na tej wyprawie nikt. Półtora roku w arktycznym mrozie, w ciemności. Beznadziejna sprawa, ale zawierzyli Bogu. Robili to, co do nich należy, tak po ludzku, ale jednocześnie modlili się. Ludzie, którzy przed tą wyprawą mieli często taki letni stosunek do Pana Boga, później pisali pamiętniki. Uratował nas Bóg, wiara. Byli to ludzie kompletnie odmienieni. Ernest Shackleton pokazał, co znaczy przetrwanie. Czym jest nasz problem wobec tych problemów, które miała jego ekipa. Dali radę, my też możemy dać. Mamy dziś kryzys. Wielki kryzys. Ale co znaczy kryzys po grecku? Kryzys po grecku znaczy zmiana. Kryzys to wcale nie musi być coś złego. Wielu osób tak myśli. Ale wcale tak nie jest. Kryzys po grecku, sprawdźcie sobie Państwo w internecie, kto nie wierzy, czy w jakiejkolwiek encyklopedii, znaczy zmaganie się, znaczy przesilenie. To jest pewna zmiana. Zmiana na plus lub zmiana na minus. My mamy dziś kryzys. Możemy z tego wyjść, z tego narożnika z ciosem. Ale potrzeba nam wiary, potrzeba nam działania, zawierzenia Panu Bogu, ale tak po ludzku. Musimy zrobić to, co do nas należy. Co robimy my? O jednej rzeczy Państwu powiedzieć nie mogę, bo przekładam to z tygodnia na tydzień, bo nie jesteśmy gotowi. Ale już za chwilkę o tym opowiem. Na pewno nie zasypujemy gruszek popiele. Myślę, że wiele osób będzie zadowolonych z tego, co mam do powiedzenia. Ale potrzebujemy Państwa wsparcia, za chwilę o tym będę mówił. Druga rzecz, to jest nasza książka. Opatrzona tytułem Koniec Polski, ile zostało nam czasu. Napisana we współpracy z pułkownikiem Douglasem McGregorem, doradcą
z Douglasem McGregorem, doradcą sekretarza w obrony w administracji Donalda Trumpa, jego nominatem na ambasadora w Niemczech. Także z Larrym Johnsonem, analitykiem CIA i z kilkoma innymi, bardzo interesującymi, mającymi konkretną wiedzę postaciami. Więc będzie to wiedza, która będzie po części wiedzą zza oceanu. Wiedzą naprawdę niezwykłą, unikalną, opatrzoną o pewne klauzule tajemnicy, a nawet tajności. Drugie elementy to, co wydobył Tomek ze swojej dawnej firmy, z ABW. Rzeczy, których Państwo nie znajdziecie w mediach głównego, czy nawet nie tylko głównego nurtu. Te różne analizy, raporty pokazujące, w jakim punkcie jesteśmy, tajne. Dzięki kontaktom Tomka udaje nam się wydobywać takie rzeczy, choć jest coraz trudniej. To będzie w naszej książce Koniec Polski. Książki opatrzonej znakiem zapytania. Będzie dokładna sytuacja, w jakiej jesteśmy, a której wielu Polaków w ogóle nie zdaje sobie sprawy. Ale trzeba to wiedzieć, żeby to zrozumieć. Oczywiście też to, co dotyczy tu i teraz. Co nam robi Donald Tusk i dokąd to zmierza. To nie będą prognozy, to jest coś więcej. To są twarde dane. Żebyście Państwo zrozumieli, w jakim punkcie jesteśmy tu i teraz, dziś. I co nam szykują. To wszystko będzie w tej książce. Jest w tej książce. Koniec Polski. Ile zostało nam czasu? To jest część naszej odpowiedzi. Jest już w przedsprzedaży nasza książka. Zainteresowanych odsyłam na naszą stronę. To jest drugi element. O pierwszym, jak powiedziałem Państwu, nie mogę powiedzieć. To jest drugi element naszej samoobrony. Doinformowanie. Wierzę w to głęboko, że ludzie doinformowani będą wiedzieli, jak się bronić. Trzeci element. To jest to, co zrobiliśmy wczoraj, w przededniu nagrania tego programu, z Witkiem Gadowskim i także z Rafałem Piechem. Deklaracja Ruchu Obrony Polaków. Podpisaliśmy wczoraj ten dokument. Łączymy siły. Rzeczpospolita Polska znalazła się w bardzo trudnym momencie historii. Zagrożona jest suwerenność naszej ojczyzny i wolność Polaków. Politycy tworzący dotychczasowe elity zawiedli. Trwa wyniszczająca i antagonizująca naszych rodaków kampania zaciekłej walki pomiędzy stronnictwami, które w wielu dziedzinach niewiele się od siebie różnią. Polsce potrzebna jest dziś zgoda, szacunek dla odwiecznych wartości oraz odpowiedzialne i odważne współdziałanie Polaków. Mając poczucie odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju i za los naszych dzieci, czujemy się w obowiązku wspólnie zainicjować działania w obronie Polski i Polaków. Prowadzą nas odwieczne wartości – Bóg, honor, ojczyzna, które tworzą konkretny program działań. Nasze ideały wyrastają z przekonania o istnieniu wiecznej i niezmiennej prawdy. Nigdy też nie podejmowaliśmy i nie podejmiemy się prowadzenia działań sprzecznych z chrześcijańską etyką i honorem. Kierujemy się bowiem przekonaniem, że nie można osiągnąć dobrych celów, posługując się niemoralnymi metodami. Naszym zdaniem nie istnieje mniejsze zło. Dlatego odrzucamy kierowanie się takimi wyborami. Wreszcie ojczyzna jest dla nas wielkim, świętym obowiązkiem, wzbudzającym w nas poczucie godności i zobowiązanie do bycia świadomymi, współczesnymi Polakami. Zbyt długo godziliśmy się na wątpliwe działania polityków mieniących się naszymi reprezentantami, którzy ostatecznie zawiedli. Mamy poczucie, że w naszym narodzie tkwi wielka siła i energia, którą należy obudzić i skierować na pracę dla Polski. Przystępujemy do deklaracji Ruchu Obrony Polaków, zapraszając do współdziałania wszystkich, dla których Bóg, honor i ojczyzna są nadrzędnymi wartościami. Razem obronimy polską suwerenność, przywrócimy sprawiedliwość i uczynimy z Polski bezpieczny dom dla wszystkich jej mieszkańców. Ruszając, życzymy sobie pokoju, zdrowia i wolności. My niżej podpisani, Witold Gadowski, Rafał Piech, Wojciech Sumniński. Proszę Państwa, to jest początek drogi. Jesteśmy na początku drogi. Wierzę, że razem przejdziemy ją do końca, bez względu na to, jaki będzie ten koniec, ale jestem przekonany, że będzie dobry. Zapraszam Państwa gorąco do przystąpienia do naszego ruchu. Szczegóły podamy niebawem. Będzie o tym informował Witold Gadowski, Rafał Piech, także ja. Jesteśmy otwarci na współdziałanie z patriotami, z ludźmi, dla których Polska nie jest wyświechtanym słowem, nie jest nienormalnością, jest domem. Chodzi o wolność. Chodzi o to, byśmy zrozumieli, w jakim punkcie jesteśmy
byśmy byli my jako rodacy doinformowani i znaleźli siły, by przebudzić się, przetrwać i odbudować to, co zniszczone. To jest nasz dom. Chodzi nie tylko o nas, ale także o pokolenia, które idą za nami. W myśl tych, którzy walczyli przed nami przed wielu laty o naszą wolność, poświęcając wszystko, tu spoczywają niedaleko. Mówiłem Państwu o tym, że nagrywam ten program kilkaset metrów od cmentarza Powązkowskiego w Warszawie, gdzie spoczywają tysiące młodych, nie tylko młodych, ale bardzo wielu to młodzi ludzie, Polaków z 1920 roku, z 1939, a kiedy idzie się dalej, tysiące krzyży po prawej stronie młodych chłopców i dziewcząt z Powstania Warszawskiego, którzy często nie mieli nawet 20 lat. Oddali wszystko ojczyźnie. My dziś nie musimy i obyśmy nie musieli płacić takiej ceny, ale stajemy na progu czegoś bardzo trudnego i potencjalnie bardzo niebezpiecznego. Musimy być przygotowani na różne warianty, ale musimy być gotowymi na te warianty, które oby nigdy się nie ziściły. Musimy zacząć się organizować, bo cóż poczniemy bez wolności? Wierzymy, że razem z nami przejdziecie Państwo tę drogę. To, co zrobiliśmy, ten początek, to jest pewnego rodzaju drogowskaz. To jest kompas, który wytycza pewnego rodzaju szlak, drogę. Jak powiedziałem, szczegóły przedstawimy Państwu w najbliższym czasie. Gorąco wierzę, że przejdziemy tę drogę razem. Droga to bardzo ważna rzecz. Uważam, że często jest nawet ważniejsza niż cel. Może być nawet szlachetny cel, ale jeżeli droga jest brzydka, jeżeli ktoś idąc do tego celu postępuje niegodziwie, to ten cel tak naprawdę traci znaczenie. Cel jest oczywiście ważny, ale twierdzę, że droga jest nawet ważniejsza niż cel, dlatego że to droga zmienia człowieka i świat wokół nas. Musimy podjąć ten trud i ruszyć w tę drogę razem. Wierzę, że to zrobimy. Tych z Państwa, którzy uznają, że to, co robimy, jest ważne, ma znaczenie, ta nasza praca, ta rzecz, o której jeszcze dziś nie powiem, bo jest w formie przygotowywania, więc były to przeciwskuteczne i przedwczesne, te nasze prace związane z książkami, także te działania, które właśnie podejmujemy w tym momencie, związane z ruchem obrony Polaków, jeżeli to jest dla Państwa ważne, gorąco prosimy o zaangażowanie się. A tutaj nas, w ramach wydawnictwa, tego, co robimy, co dotyczy naszych prac, ci z Państwa, którzy uznają, że mogą, warto, jak zawsze, gorąco prosimy o wsparcie, bo jesteśmy absolutnie niezależni w tym, co robimy, ale możemy być niezależni tylko dzięki Państwu, bo służymy nie politykom, takim czy innym, często różnym cwaniakom na wysokich stołkach, ale po prostu opinii publicznej, po prostu Polsce i Polakom. Dziękuję Państwu, że jesteście z nami. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.